Cześć, jestem Waleria, witajcie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z nowościami, wiadomościami kosmetycznymi i w tym odcinku opowiem Wam o tych nowościach kosmetycznych, które najbardziej mnie zainteresowały w tym miesiącu. I zacznijmy od marki Tarte, ponieważ ta marka jest dostępna w polskiej Sephorze. I w tamtym miesiącu, na koniec tamtego miesiąca, Tarte zaprezentowali nową paletkę cieni. Taką dużą paletkę na 20 cieni. Jest to paletka taka dość podstawowa, neutralna. Ma w sobie takie matowe i błyszczące cienie, które każdy z nas może używać na co dzień. Ale wiem, że wielu osób też uwielbiają podobne palety. Słyszałam dużo, że marka Tarte ma ogólnie bardzo dobrą jakość tych swoich dużych palet, więc jak najbardziej jestem zainteresowana tą paletką. Są tam takie odcienie i różowe, i brązowe, też takie cieplejsze i bardziej neutralne odcienie. No bardzo taka podstawowa, codzienna paletka do makijaży dziennych, powiedziałabym. Druga nowość, która mnie tak zaciekawiłam, kiedy zobaczyłam ją na Instagram, to jest rozświetlacz z marki Anastasia Beverly Hills. Wiem, że ich rozświetlacz we współpracy z Amrezią był bardzo, bardzo popularny. Też udało mi się spróbować ten rozświetlacz i jest przepiękny, ale ten nowy rozświetlacz to zaciekawił mnie swoim kolorem. Niby to jest uniwersalny rozświetlacz, który pasuje do każdej karnacji. W paletce wygląda dość jasno, nawet tak biało, a na swatchach widać, że ma w sobie drobinki złoty. No, jestem ciekawa tego rozświetlacza. Oraz też w tej kolekcji Anastasia Beverly Hills wypuścili żel do brwi, taki przezroczysty, oraz błyszczyk do ust. No, te dwa produkty interesują mnie znacznie mniej. Następna nowość to jest nowość Drogerina z marki Maybelline i wiem, że ona jest już nawet dostępna w niektórych drogeriach w Polsce. To jest tusz Sky High Mascara. Widziałam i słyszałam dużo pozytywnych recenzji. Ogólnie to ja lubię tusze z Maybelline, więc jak tylko pojawia się na przykład w Rossmanie albo w Hebe, to chętnie skorzystam i wypróbuję tą maskę. Następna nowość to jest nowość z marki Clinique. Ja ogólnie lubię tą markę. Najczęściej używam to ich takiego klasycznego już podkładu Even Better. On mi bardzo pasuje, nawet teraz mam go w takim ciemniejszym odcieniu i bardzo lubię go mieszać z innymi podkładami. A tym razem Clinique wypuścili też podkład z tej serii Even Better, tylko w wersji serum. Czyli on ma taką bardziej lżejszą konsystencję i średnie krycie. Oraz ma w sobie składniki taki bardzo odżywczy i nawilżający dla skóry. Bardzo chętnie bym wypróbowała ten podkład, bo lubię po prostu tą markę. No i oczywiście nie mogłam nie powiedzieć o marce Natasha Denona i o jej limitowanej edycji walentynkowej. W tej edycji są oczywiście cienie do powiek. Tym razem Natasza wypuściła cienie w takiej małej paletce na 5 odcienie. Bardzo ładne, takie romantyczne kolory. Oraz co mnie najbardziej interesuje, to jest taka paletka do makijażu twarzy. I tam jest róż kremowy, przepięknego koloru i rozświetlacz też z takimi drobinkami różowymi, wypiekany rozświetlacz. Ja uwielbiam tą formułę rozświetlacza Natasha Denona, więc jak najbardziej chciałabym wypróbować tą paletkę. Ale niestety nie wiem dlaczego Sephora Polska na razie nie wprowadziła te nowości, chociaż wiem, że po Europie już są dostępne online w innych Sephorach.
ale myślę, że niedługo doczekamy się. I też w tej kolekcji jest pomadka, też w ładnym odcieniu różowo-nudowym, też ładna, ale najbardziej jestem zainteresowana paletką Dot. I następna nowość, która najpierw mnie w ogóle nie zaciekawiła, ale później zobaczyłam, jak właśnie właścicielka tej marki prezentuje tą paletkę, i to jest paletka cienie, taka duża paletka na 15 cieni z marki Dominique Cosmetics. I właśnie zaciekawiła mnie jej prezentacja. Uważam, że jest świetna. Jeśli patrzeć na tą paletkę właśnie pod tym względem, jak ją przedstawiła w swoim filmiku Christine Dominique, to jest paletka z 15 odcieniami neutralnych, takich podstawowych, bardzo bazowych cienie. Ale Dominik w swoim filmiku mówi, że to jest paletka ogólnie do całego makijażu twarzy. W tej paletce są tylko i wyłącznie matowe cienie. Są to kolory, jak powiedziałam, już neutralne, ale cieplejsze też tam są. Jest też czarny odcień. Dzięki tej paletce to Dominik wypełniła cały swój makijaż twarzy. Zrobiło brwi, zrobiło konturowanie twarzy, zrobiło oczywiście makijaż oczu. No pod tym względem to jest bardzo ciekawa paletka. Też słyszałam, że paletki tej marki są bardzo dobrej jakości. No i sporo w ostatnich czasach wyszło właśnie tych podkładów do makijażu twarzy, więc ja też jestem nimi zainteresowana. Na przykład marka Becca wypuściła edycję taką, która się nazywa Light Shifter, i są tam tinty, podkłady do twarzy oraz pudry do makijażu twarzy. Też bardzo ciekawa jestem. Oraz marka Givenchy wypuściła podkłady takie długotrwałe, niby trzymają się na skórze 12 godzin, przy tym mają składniki pochodzenia naturalnego w 90%. I ten podkład też poprawia stan naszej skóry przy codziennym użyciu i daje wykończenie takie świeżej i rozświetlonej skóry. Więc oczywiście jestem zainteresowana tą nowością. Oraz marka Urban Decay wypuściła taki podkład o średnim kryciu, który się nazywa Hydromaniac. Też są różne opinie na amerykańskim YouTubie, ale ja bym chciała wypróbować, chociaż wziąć próbkę na spróbowanie tego podkładu, ponieważ on ma się trzymać też przez dłuższy czas, 24 godziny chyba, i ma dawać średnie krycie i rozświetlające wykończenie. Oraz ta marka wypuściła paletę cienie Naked, który się nazywa Wild West, i są tam nawet ładne odcienie, taka kolorystyka, którą ja lubię. Odcienie, jak ja to nazwałam, ziemi, bo ma ta paletka i piaskowe, zielone, brązowe, ale wszystkie te odcienie takie stonowane, bardzo użytkowe i ładne prezentują się w paletce. Są tam i matowe, i kilka błyszczących cieni. No i ostatnia nowość, taka najbardziej świeższa, która jest już dostępna na stronie producenta. To jest paletka, też edycja limitowana, walentynkowa, od marki Maxmo. I to jest ładna paletka na 12 cieni. Tam są 4 błyski oraz 8 matów. Prezentuje się przepięknie, bardzo romantyczne, bardzo pasujące do walentynek. Paletka w takich różowych tonacjach, są tam i fioletowe, i bardziej czerwone odcienie, ale bardzo taka, jak już mówiłam, romantyczna i ładna paletka. Kosztuje tym razem 108 zł. Nie wiem, dlaczego jest droższa od tej poprzedniej paletki Foxy Lady, chociaż tam też było
12 cieni, myślę, że. No i tak, i ta paletka już jest dostępna. Bardzo ładnie wygląda, jestem zainteresowana, bo próbowałam jakość tej marki i mi się bardzo spodobała. Nie wszystko na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że pozostawicie w komentarzach informacje o tych kosmetykach, które Was najbardziej interesują w tym miesiącu. I do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!